Ostatnio dużo się działo. Przeprowadziłam badania w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu dotyczące nadwrażliwości pokarmowej i mikrobioty jelitowej i muszę powiedzieć, że wyniki mnie zaskoczyły, a cała tematyka dotycząca jelita jest tak obszerna, że osoby zainteresowane odsyłam albo na strony instytutmikroekologii.pl, albo na Życie po 30, gdzie znajdziecie 15 filmików, gdzie specjaliści, pasjonaci z ogromnym doświadczeniem podzielili się swoją wiedzą. Między innymi, co się dzieje z mikrobiotą jelitową, jeśli dziecko zażyje antybiotyk, albo dlaczego mogą pojawiać się nawracające infekcje układu oddechowego, albo dlaczego boli nas głowa po zjedzeniu jakiegoś produktu dopiero za 3 dni. Robiłam te badania, bo myślałam, że jestem zdrowa i profilaktycznie. Okazało się, że mam przesiąkliwe jelito i z 90 pokarmów mam nadwrażliwość na 7. Trochę jestem zaskoczona i jest mi smutno, że mój ukochany prażony słonecznik muszę odstawić minimum na 5 tygodni, że mam nadwrażliwość pokarmową na jaja. Niestety wieczory przy winie i serach odpadają. Ale słuchajcie, to wszystko jest dla zdrowia. Warto zbadać i zajrzeć w swój organ, jakim jest jelito. Dostałam piękny wynik z Instytutu Mikroekologii, który mówi mi, jak poszczególne etapy mam przechodzić. Nie będę o tym opowiadała, bo to jest zbyt obszerny temat. Faza eliminacji, faza prowokacji, faza stabilizacji. Dodatkowo przeszłam badanie Kyber Compact Pro dotyczące mojej mikrobioty jelitowej. I tak naprawdę okazało się, i byłam bardzo zdziwiona, że moje nawracające infekcje dróg oddechowych mogą mieć związek z jelitami. Poza tym stosunek bakterii, tych dobrych, immunostymulujących, czy też ochronnych, jest zdecydowanie za niski. Chciałabym podkreślić, że w Warszawie otworzona została filia Instytutu Mikroekologii na ulicy Goszczyńskiego 1 w Szpitalu Świętej Elżbiety, gdzie konsultacje przeprowadza coach zdrowia i żywienia Emilia Raszyńska. I tak naprawdę warto zrobić badanie, żeby otrzymać swój wynik, bo gdyby mi ktoś powiedział 3 tygodnie temu, że mam przestać jeść słonecznik, który uwielbiam, albo sery, to bym mu popukała w głowę i nie dałabym się kompletnie na to namówić. Będę Was informowała, bo teraz dostałam całą swoją terapię celowaną dla mnie, ale żeby nie było tak pięknie, jest jeden minus. Probiotykoterapia, która została zalecona, niestety nie jest dostępna w Polsce. Jest to spowodowane taką ilością tych szczepów i różnych szczepów tych dobrych bakterii, że w Polsce są one niedostępne. Trzeba je sprowadzać z Niemiec, ale Instytut daje też namiary, gdzie można się w nie zaopatrzyć. Będę Was informowała, jak się czuję, bo terapia będzie trwała 6 miesięcy. W międzyczasie inne wyzwania. Zapraszam.